Dzień dobry, cześć. Nazywam się Dominika Byczkowska-Owczarek i pracuję w Katedrze Socjologii i Kultury na naszym wydziale. Możecie mnie znać z takich przedmiotów i z takich zajęć jak Public Relations, Podstawy Komunikacji Społecznej albo Krytyczna Socjologia Organizacji. Ale dzisiaj opowiem Wam o mojej największej naukowej pasji, o socjologii ciała. Zaczynamy. Ciało i społeczeństwo to takie dwa pojęcia, które są ze sobą pozornie w ogóle niezwiązane. One trochę brzmią jak fizyka literatury. Ciało, socjologia ciała to taka trochę fizyka literatury, no bo przecież ciało to ciało, a społeczeństwo to coś zupełnie od niego odrębnego. Tak przynajmniej mówią osoby, którym tłumaczę, czym się zajmuję. No więc dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak socjolog patrzy na ludzkie ciało i w jaki sposób społeczeństwo na to ciało wpływa. My socjologowie jesteśmy znani z tego, że lubimy doprecyzowywać takie pojęcia, które wszyscy znają. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ponieważ badamy rzeczywistość społeczną i takie doświadczenie wielu ludzi, używamy często słów, które są znane z języka potocznego, ale używamy je w kontekście naukowym, co oznacza, że muszą być dobrze zdefiniowane. Tutaj macie takie dwie definicje ciała, bo my niby wiemy, czym to ciało jest, ale tak jak mówiłam, powinniśmy sobie to doprecyzować. Ja z kolei lubię taką trzecią definicję, która pochodzi z oksfordzkiego słownika filozoficznego, która mówi, że ciało ludzkie czy też cielesność to są fizyczne aspekty ludzkiej subiektywności. Kim jest zatem socjolog? Bo jeśli nie mieliście kontaktu z socjologią na studiach, no to warto też powiedzieć, że socjologowie zajmują się tym, w jaki sposób małe, duże, średnie grupy ludzkie wpływają na siebie nawzajem i jak tworzą tą rzeczywistość społeczną, tą kulturę, w której żyją. A zatem socjologia ciała, no to będzie taka subdyscyplina socjologii, która bada ten wzajemny wpływ ciała na społeczeństwo, czy też na procesy społeczne i procesów społecznych na ciało. Teraz chciałabym Wam pokazać taki przykład. Jest to przykład pokazujący, jak my w zachodnim świecie myślimy o ciele i takim głównym rysem tego sposobu myślenia jest dychotomia ciało-umysł lub ciało-dusza. Ten klasyczny podział wprowadził Kartezjusz i on podzielił człowieka na ciało i duszę, i to duszę czy umysł. I to były takie jakby dwie sfery, które się nie przenikały. Dusza była charakterystyczna dla ludzi, dzięki niej czujemy, myślimy, odczuwamy emocje. Natomiast ciało posiadały także zwierzęta według Kartezjusza. W związku z tym, że nie posiadały duszy, nie mogły czuć bólu na przykład. Takie interesujące jest to, że Kartezjusz, pomimo że był wegetarianinem ze względów zdrowotnych, on uważał, że to najlepsza dieta dla człowieka, jednocześnie przeprowadzał takie eksperymenty, pewnego rodzaju sekcje na żywych zwierzętach, ponieważ uważał, że one nie mają duszy, więc nie mogą czuć bólu. Ta perspektywa kartezjańska, ona bardzo głęboko jest wpisana w naszą kulturę zachodnią, także przez to, że została zaadaptowana przez religię chrześcijańską i po prostu przez wiele set lat tworzyła jakby podstawy naszej kultury. Teraz opowiem Wam o kilku sferach życia społecznego, gdzie będzie nam łatwo zrozumieć, w jaki sposób kultura, pojęta szeroko jako to, co tworzą ludzie, wpływa na nasze ciało. Medycyna. Teraz o tym bardzo głośno, no bo mamy epidemię czy pandemię, więc medycyna to jest taka sfera, o której jest teraz głośno, ale oczywiście nie tylko w dzisiejszych czasach, czy w tym ostatnim okresie medycyna bardzo silnie wpływa na nas i na nasze ciała. Przede wszystkim to, jakie ciało traktowane jest jako zdrowe, czy jako chore, patrzymy na to, przyjmujemy taką perspektywę, jaka jest w naszej kulturze. Dla przykładu, na przykład w Szwajcarii czy w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w niektórych regionach, przeprowadzenie do przedszkola dziecka, które ma katar, ma kaszel i ma do 38 stopni
temperatury, to jest traktowane jako normalne, jako po prostu normalny proces uzyskiwania przez dziecko odporności. W Polsce jest to raczej traktowane jako choroba i takich dzieci nie powinno się przyprowadzać do przedszkola. Jest to złamanie pewnych zasad, pewnej normy. Medycyna oferuje nam także wiele sposobów radzenia sobie z takimi potocznymi problemami ciała. To zjawisko nazywa się medykalizacją. Ono jest bardzo ciekawe i bardzo postępuje w ostatnich czasach. Również medycyna traktowana jest jako odpowiedź na wiele naszych problemów, takich problemów życiowych, takich problemów związanych z podejmowaniem określonych decyzji, które być może kiedyś, wcześniej, zanim ta medykalizacja była tak daleko posunięta, rozwiązywalibyśmy w inny sposób lub pozostałyby one nierozwiązane i po prostu byśmy się z nimi pogodzili. Tutaj macie Państwo przykład, jak nasz sposób myślenia o ciele został ukształtowany jeszcze w starożytnej Grecji przez jednego z ojców filozofii, przez Arystotelesa. Arystoteles traktował kobiety jako takich no, troszeczkę niedojrzałych, niepełnowartościowych ludzi, co było oczywiście konsekwencją czasów, w jakich żył, a mianowicie no, greckie polis, w których w większości kobiety nie miały prawa głosu, były traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Ten pogląd, że ciało kobiet jest ciałem niepełnowartościowym, to jest pogląd, który utrzymywał się do XVII wieku, gdzie często uważano, że kobiece ciało jest po prostu upośledzonym ciałem męskim, które na etapie życia płodowego po prostu źle się rozwinęło. Do dzisiaj w medycynie mamy taki wzorzec, być może nieuświadomiony, ludzkiego ciała. Jest to wzorzec ciała męskiego, pełnosprawnego, białego mężczyzny, białej rasy. To widzimy w wielu atlasach czy książkach anatomicznych, a także w różnego rodzaju programach medycznych, w których właśnie za taki wzór, taki przykład podaje się właśnie mężczyznę rasy białej, który jest pełnosprawny. Inną sferą, która w takim codziennym życiu wpływa na nasze życie, to jest piękno. My praktykujemy różne, stosujemy różne praktyki piękna, robimy to praktycznie codziennie. W ten sposób te ideały piękna wpływają na nas i na to, jak wyglądamy, na to, jak funkcjonuje nasze ciało. Jednym z takich przykładów mogą być operacje plastyczne, które można wykonywać w coraz wcześniejszym wieku, ale też można zoperować bardzo wiele części ciała. To jest też uzależnione od kultury. Na przykład w kulturze latynoamerykańskiej jest taka moda czy taki zwyczaj, aby podarować w co bogatszych domach, podarować operację plastyczną nosa czy korekty odstających uszu dziewczynkom w wieku komunijnym, jako prezent komunijny. Przemysł kosmetyczny to też taki bardzo mający na nas bardzo silny wpływ, rodzaj, że tak powiem, wpływu społecznego, czy takiej instytucji społecznej, która poprzez marketing bardzo silnie wpływa na to, jak my postrzegamy swoje ciało, jego niedoskonałości. No i jest to taki sektor, który, czy taki przemysł, który chce, który wkracza w kolejne sektory, tak? W sektor męskiego ciała, ale także na przykład w sektor ciała dzieci. Coraz więcej części ciała i coraz więcej funkcji ciała jest w pewien sposób estetycznie unormowanych, czyli coraz to nowe funkcje i części ciała w naszej kulturze podlegają estetyzacji. One muszą mieć, jest jakiś idealny obraz danej części ciała czy danej funkcji ciała i my jesteśmy, jakby czujemy się coraz bardziej zobowiązani, żeby estetyzować te części ciała, które kiedyś być może nasi dziadkowie, nasi rodzice pozostawiali w ogóle niezestetyzowane, nie myśleli o nich w kontekście ich wyglądu. No i ostatni taki chyba, no,
najbardziej widoczny proces, to jest proces, który na pewno przegramy, czyli walka ze starzeniem się. Starzenie się naszego ciała jest procesem naturalnym, w związku z tym możemy je tylko opóźnić, a nie możemy z nim wygrać. Co ciekawe, ten proces nie może być widoczny, czyli to, że my dbamy o to, żeby nie wyglądać staro, aby cały czas wyglądać młodo, nie może być widoczne. Musimy to ukrywać, a nie możemy o tym mówić, ponieważ wtedy nie będzie to wyglądało naturalnie, tak? Nie będziemy postrzegani jako posiadający naturalne młode piękno. Jedzenie to też praktyka codzienna. Na tę praktykę bardzo silny wpływ ma kultura. Co wiecie Państwo, jeżeli byliście za granicą i zaproponowano Wam zjedzenie czegoś, co wydawało Wam się, że jest niemożliwe do zjedzenia. Jedzenie czy sposób jedzenia jest oczywiście definiowany przez kulturę. Na przykład w krajach, w których je się dłońmi, czy w kulturach, w których je się dłońmi, w Azji czy w Afryce, mamy jasny podział ciała na fragmenty sakrum i profanum. Prawa ręka to ręka, którą się je, lewa ręka to ręka, która jest przeznaczona do celów higienicznych i zjedzenie czegoś lewą ręką jest traktowane jako no, bardzo silne złamanie normy społecznej. Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja i bulimia, one oczywiście mogą mieć różne podłoże, natomiast no, wspomniane przed chwilą normy piękna także mogą mieć na nie wpływ. I o tych schorzeniach czy zaburzeniach na pewno Państwo już słyszeli, ale jest też coś takiego jak ortoreksja, która jest dosyć nowym zjawiskiem. Jest to takie zaburzenie, które powoduje, że odczuwamy lęk, strach przed jedzeniem czegoś, co nie należy do tak zwanej zdrowej żywności. I jesteśmy w stanie przeznaczyć bardzo dużo sił i środków, aby zapewnić sobie to jedzenie, które będzie takie właśnie bardzo zdrowe. Jeżeli my po prostu jemy zdrowo, to nie ma w tym nic złego, ale jeżeli to zaczyna przeszkadzać nam w normalnym życiu, na przykład nie spotykamy się ze znajomymi na, nie wiem, piwie i pizzy, bo nie wiemy, czy mąka wykorzystana przez pizzerię jest ekologiczna, to zaczyna się problem. Ciało zwierzęcia, czy ciało zwierząt, jakich zwierząt, które fragmenty ciała spożywamy, jest to bardzo silnie też uwarunkowane kulturowo i mamy w naszej kulturze na przykład takie zwierzęta jak pies czy koń, których nie spożywamy, ponieważ są one po prostu pewnymi symbolami w naszej kulturze. Uważamy ich spożywanie za niegodne. W innych kulturach bywa po prostu inaczej. Jak Państwo zapraszacie gości z zagranicy, to możecie im zaserwować któryś ze specjałów polskich, jak na przykład czernina, kaszanka, flaki. Wtedy będziecie mogli zaobserwować, jak nasze tradycyjne dania mięsne, czy też pochodzące z ciała zwierząt są traktowane w innych kulturach. Potrzeby naturalne. Jedzenie oczywiście jest jedną z nich. Potrzeby naturalne są silnie kształtowane przez kulturę czy przez społeczeństwo, ponieważ przede wszystkim to społeczeństwo w dużej mierze określa, jakie potrzeby uznawane są za naturalne, a także jaki powinien być właściwy poziom kontroli naszego ciała. Na przykład w jednych kulturach czy w jednych nawet grupach spocenie się jest oznaką wysiłku, takim znakiem, że jesteśmy pracowici, w innych jest ono uznawane za brak wystarczającej kontroli nad sobą, nad swoim ciałem. Podniecenie seksualne, widoczne podniecenie seksualne w kulturze latynoamerykańskiej jest na przykład akceptowane, w naszej kulturze niekoniecznie. Także sposób zaspokajania potrzeb naturalnych jest silnie obwarowany normami kulturowymi i to się dzieje już w bardzo wczesnym wieku, kiedy na przykład uczymy dziecko korzystania z nocnika. Tutaj macie Państwo przykład, który zazwyczaj wśród moich studentów wzbudza pewne rozbawienie. Jest to fragment z takiej książki, którą Erasmus z Rotterdamu napisał w formie poradnika dla chłopców z dobrych domów. No i to, że tłumaczy, dlaczego pewne rzeczy są niestosowne,
no najbardziej świadczy o tym, że one po prostu były praktykowane. Jest to książka dotycząca naszej zachodniej kultury, więc widzicie Państwo, że nie tylko w sensie różnic geograficznych występują te różnice w sposobie traktowania potrzeb naturalnych, ale także w czasie, w różnych epokach one były różnie definiowane społecznie i różne rzeczy były akceptowane, a inne były nieakceptowane. To, co Państwo tutaj widzą, to jest taki chip, który można sobie wszczepić w rękę w różnych celach, w celach otwierania jakichś elektronicznie zamykanych drzwi, na przykład w instytucjach, które potrzebują jakichś takich silnych zabezpieczeń, ale też może być to stosowane do różnych celów medycznych, ponieważ właśnie technologia coraz bardziej wnika w nasze ciało. To mogą być takie chipy. Innym przykładem są endoprotezy, czy też różnego rodzaju procedury takie związane z technologią, czy wspierane przez technologię, umożliwione przez technologię, którym poddawane są nasze ciała. Ale to oczywiście nie muszą być jakieś bardzo zaawansowane procesy. Wystarczy, że macie Państwo na sobie bransoletkę, która mierzy Wam ciśnienie albo liczbę kroków, które przeszliście danego dnia i już widzimy, że ta technologia pozwala czy zapośrednicza nasze doświadczenie ciała. I wtedy stwierdzamy, że nie na podstawie swojego samopoczucia, tylko na podstawie odczytu z takiej bransoletki stwierdzamy, że ruszaliśmy się wystarczająco albo się niewystarczająco dużo ruszaliśmy danego dnia. Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że pomimo tego pozornego braku związku pomiędzy ciałem i społeczeństwem, o którym mówiłam na początku tej krótkiej prezentacji, okazuje się, że ciało i społeczeństwo są ze sobą związane praktycznie nierozerwalnie. Jeżeli nie mielibyśmy mózgu, jeżeli nie mielibyśmy rozwiniętego aparatu mowy, nie mógłby powstać język, nie mogłaby powstać kultura. Z drugiej strony, wszelkie procesy społeczne mają wpływ na nasze ciało i sami Państwo to wiecie, być może część z Was to praktykuje poprzez tatuowanie swojego ciała i w ten sposób ukazywanie swoich tożsamości, swoich poglądów, swoich preferencji, ale także poprzez codzienne praktyki higieniczne czy poprzez codzienne praktyki estetyzujące związane z tym, żeby w jakimś stopniu wpisać się w normy piękna. Na zakończenie tego mini wykładu zapraszam wszystkie osoby chętne do zgłębienia tematu na moje zajęcia z socjologii ciała, a wszystkich innych, którzy być może mają jakieś pytania, opinie, jakieś z czymś się nie zgadzają, bardzo chętnie poznam Wasze zdanie, zapraszam Was do pisania komentarzy, postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część z nich. Dziękuję Wam za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia.